Nastaje poranek, marcowy poranek, Niebo to się chmurzy, to rozjaśnia, Przeważają jednak obłoki nad prześwitami, I wydaje się, że zakryją niebo. Ciepłe podmuchy wiatru sprawiają, że powietrze jest ciężkie, Być może niesie w sobie pył z rejonu płaskowyżu. Jeśli wiatr się nie zmieni, będzie deszcz, wyrokuje Piotr wychodząc z domu wraz z innymi. Na końcu idzie Jezus, który żegna się z panem domu, podążającym jednak za nim. Idą w kierunku placu. Po kilku krokach zatrzymuje ich rzymski oficer, któremu towarzyszą żołnierze. Ty jesteś Jezusem z Nazaretu? Pytają. Tak, odpowiada żołnierzom Jezus. Co robisz? Mówię do tłumów. Gdzie? Na placu. Słowami nakłaniającymi do buntu? Nie głoszę przykazania cnót. Uważaj, nie kłam, Rzym ma dość fałszywych bogów. Choć i ty również zobaczysz, że nie kłamię. Mężczyzna, który przyjął Jezusa na nocleg, czuje, że powinien się wtrącić. Od kiedy to zadajecie tak wiele pytań rabbiemu? Doniesiono na Niego, że podżega do buntu. Podrzega do buntu. On mylisz się Mariuszu Sewerze to najłagodniejszy człowiek na świecie ja ci to mówię Oficer wzrusza ramionami i odpowiada Tym lepiej dla niego tak jednak doniesiono centurionowi idź jest powiadomiony i idzie z powrotem ze swymi podwładnymi Któż to jednak mógł zrobić nie rozumiem mówi wielu nie usiłujcie zrozumieć, odpowiada Jezus. To daremne. Chodźmy, zanim jeszcze jest wiele osób na placu. Potem stąd odejdziemy. To plac, służący chyba za targowisko. Nie jest to jednak typowe targowisko, ale prawie. Plac otaczają sklepy, leżą tu rozmaite towary. Przechodzi tłum ludzi. Na placu także jest wielu. Ktoś daje znak, że to Jezus, i zaraz ludzie otaczają Nazarejczyka. Są tu osoby różnych stanów i narodowości. Niektórzy podeszli ze czcią, inni z ciekawością. Jezus daje znak, że będzie mówił. Posłuchajmy go, mówi Rzymianin wychodzący ze sklepu. -Żeby usłyszeć uskarżanie się? odpowiada mu towarzysz. Nie sądzę, Konstancjuszu. On jest bardziej strawny od naszych zwykłych retorów. Jezus zaczyna mówić: Pokój tym, którzy mnie słuchają. Jest powiedziane w księdze Ezdrasza, w modlitwie Ezdrasza: Teraz, boże nasz, co powiemy, żeśmy po tym znowu przekroczyli twoje przykazania, któreś nadał przez swoje sługi. Przestań mówić, ty, który przemawiasz. To my damy ci temat, woła grupka faryzeuszy, którzy torują sobie drogę poprzez tłum. Niemal natychmiast pojawia się ponownie uzbrojona eskorta i zatrzymuje się blisko z boku. Faryzeusze stoją teraz naprzeciw Jezusa. Pytają Ty jesteś Galilejczykiem, Jezusem z Nazaretu. Tak, odpowiada Jezus. Niech Bóg będzie uwielbiony, że Cię znaleźliśmy. Na ich twarzach maluje się jednak wielka nienawiść i nie wydają się szczęśliwi z powodu spotkania. Najstarszy mówi idziemy za Tobą od wielu dni, lecz przybywaliśmy zawsze po Twoim odejściu. Dlaczego idziecie za mną? pyta Jezus. Bo jesteś nauczycielem, a my chcemy otrzymać pouczenie o pewnym mrocznym punkcie prawa. Nie mam rocznych punktów w prawie Boga? W nim nie. Ale ha Ale na prawie są nakładki, jak powiadasz. One wywołały zaciemnienie, tłumaczą faryzeusze. Najwyżej cienie i wystarczy zwrócić swój rozum ku Bogu, aby je rozproszyć, wyjaśnia Jezus. Nie wszyscy ludzie to potrafią. My na przykład pozostajemy w mroku. Ty jesteś rabbim. <noise> Pomóż nam więc? Co chcecie wiedzieć? pyta Jezus. Chcemy wiedzieć, czy wolno mężczyźnie porzucić własną żonę z jakiegoś powodu. To często się zdarza i za każdym razem tam, gdzie się to dzieje, wywołuje wrzawę. Ludzie zwracają się do nas, by się dowiedzieć, czy jest to dozwolone. My zaś odpowiadamy w zależności od przypadku. Udzielając zgody w dziewięćdziesięciu przypadkach na sto, mówi im Jezus. Te dziesięć, których nie uznajecie, dotyczy biednych lub waszych wrogów. Skąd to wiesz? dopytują się, bo tak dzieje się we wszystkich ludzkich sprawach. Dodaję jeszcze trzecią grupę, której wy przyznajecie prawo do rozwodu. Gdyby rozwód był dozwolony, ta grupa najbardziej miałaby do niego prawo, gdyż chodzi o wypadki naprawdę ciężkie, takie jak nieuleczalny trąd, dożywotni wyrok lub wstydliwe choroby. Zatem według ciebie to nigdy nie jest dozwolone? Ani według mnie, ani według Najwyższego, ani według żadnej duszy prawej. Czy nie czytaliście, że Stwórca u początku dni, Stworzył mężczyznę i niewiastę, i stworzył ich jako męża i żonę, nie musiał tego robić. Gdyby zechciał, mógłby dla króla stworzenia, uczynionego na swój obraz i podobieństwo, ustanowić inny sposób rozmnażania się, który też byłby dobry, chociaż różniłby się całkowicie od każdego istniejącego naturalnego sposobu. I powiedział, to dlatego mężczyzna opuści swego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i dwoje stanie się jednym ciałem. Bóg połączył ich więc w jedno, nie są już dwoje, lecz jedno. Tego co Bóg złączył, gdyż widział, że to jest dobre, niech człowiek nie rozdziela, gdyby bowiem tak się stało, to nie byłoby już dobre. A dlaczego Mojżesz powiedział, jeśli mężczyzna pojął żonę i nie znalazła ona łaski w jego oczach z jakiegoś haniebnego powodu, niech napisze jej pismo o porzuceniu jej, niech odda je do rąk własnych i niech odeśle ją do jej domu. Jezus odpowiada. Powiedział tak z powodu twardości waszych serc, aby zapobiec przez tę praktykę o wiele poważniejszemu nieładowi, to dlatego pozwolił wam porzucać wasze żony, lecz na początku tak nie było. Niewiasta bowiem jest kimś więcej od zwierzęcia, które zależnie od kaprysów swego pana lub różnych naturalnych okoliczności, poddaje się temu czy innemu samcowi, jako ciało pozbawione duszy, łączące się jedynie dla rozmnażania. Wasze żony mają duszę, jak wy i to niesprawiedliwe byście je deptali bez współczucia. Jest powiedziane w jej potępieniu, będziesz poddana władzy twego męża i on będzie panował nad tobą. Musi się to jednak odbywać w sposób zgodny ze sprawiedliwością, a nie przemocą, która uchybia prawom duszy, wolnej i godnej szacunku. Wy, porzucając żonę, wtedy gdy to nie jest dozwolone, znieważacie duszę waszej towarzyszki, Znieważacie bliźniacze ciało, które połączyło się z waszym. Znieważacie wszystko, czym jest poślubiona przez was małżonka. Wymagacie od niej cnotliwości, podczas gdy sami, i idziecie do niej nieuczciwi, okaleczeni, a czasem popsuci. I nadal takimi pozostajecie, korzystając z każdej okazji, by ją zranić, i dać upust swym nienasyconym namiętnościom. Uprawiacie nierząd z własnymi żonami, z żadnego powodu nie możecie się odłączać od żony, z którą związaliście się zgodnie z prawem i błogosławieństwem. Jedynie wtedy, gdy dotknie Was łaska, pojmiecie, że żona nie jest posiadanym przedmiotem, lecz duszą. Ma ona zatem równe prawa jak wy, powinna być uznana za część mężczyzny, a nie za przedmiot przyjemności. Tylko w przypadku gdy wasze serce jest tak twarde, że nie potrafi nadać godności małżonki niewieście, którą się rozkoszowaliście jak nierządnicą, możecie ją oddalić. Usuniecie wtedy zgorszenie wspólnego życia dwóch osób bez błogosławieństwa Bożego nad ich związkiem, Wtedy bowiem nie jest to związek małżeński, lecz nierząd, który często rezygnuje z zaszczytu posiadania dzieci, bo zostaną one poronione wbrew naturze lub oddalone jakby były hańbą. W żadnym innym wypadku, w żadnym innym. Kiedy macie nieprawe dzieci z jakąś kobietą, powinniście położyć kres zgorszeniu, poślubiając ją jeśli jesteście wolni. Nie rozważam przypadku cudzołóstwa dokonanego ze szkodą dla małżonki nieświadomej tego. Święte są wtedy kamienie ukamienowania i płomienie szeolu. Jednak dla tego, kto porzuca swą własną prawowitą żonę, bo się nią znudził, i kto bierze inną jest tylko jeden osąd, to cudzołóstwo. Cudzołoży także ten, kto pojmuje porzuconą. Choć bowiem mężczyzna przypisał sobie prawo rozdzielenia tego, co Bóg połączył, to związek małżeński trwa nadal w oczach Boga, i przeklęty jest ten, kto bierze drugą żonę, choć nie jest wdowcem, i przeklęty ten, kto po porzuceniu swej żony, po wydaniu jej napastwę lęków o życie, z powodu których zgadza się ona na nowy ślub, aby mieć chleb, bierze ją ponownie, gdy zostanie wdową po drugim mężu. Choć bowiem została wdową, cudzołożyła z waszej winy i wy uczyniliście podwójnym jej cudzołóstwo? Zrozumieliście to, wystawiający mnie na próbę, Faryzeusze? Ci odchodzą zawstydzeni, bez odpowiedzi. Ten człowiek jest surowy. Gdyby był w Rzymie, ujrzałby, jak gnije błoto jeszcze bardziej cuchnące, mówi Rzymianin. Także niektórzy mieszkańcy gadary szemrzą, ciężko być mężczyzną, skoro trzeba być tak wstrzemięźliwym. Niektórzy mówią głośniej, Jeśli taka jest sytuacja męża w odniesieniu do żony, to lepiej się nie żenić. Także apostołowie są tego zdania, kiedy podejmują marsz w kierunku pól po opuszczeniu mieszkańców Gadary. Judasz mówi o tym drwiąco, Jakub z szacunkiem i rozwagą. Jezus odpowiada jednemu i drugiemu. Nie wszyscy to pojmują lub rozumieją nie tak jak trzeba. I tak niektórzy wolą bezżenność aby być wolnymi dla zaspokajania swych porządliwości inni zaś dla uniknięcia sposobności do grzechu jako niedobrzy mężowie tylko niektórym dane jest pojąć piękno wyzbycia się zmysłowości i nawet uczciwego pragnienia małżonki i ci są najbardziej świętymi i wolnymi najbardziej anielskimi na ziemi Mówię o tych, którzy stali się bezżenni ze względu na Królestwo Boże. Pośród ludzi są niezdolni do małżeństwa, którzy się takimi rodzą, oraz inni, których takimi uczyniono. W przypadku pierwszych to coś okropnego, co powinno budzić współczucie, u drugich to nadużycie godne potępienia. Jest jednak także trzecia grupa, dobrowolnie rezygnujących z małżeństwa? Ponieważ nie dokonują tego pod wpływem przemocy, mają podwójną zasługę i potrafią spełnić wymaganie Boże, żyją jak aniołowie, aby opuszczony ołtarz ziemi posiadał jeszcze kwiaty i kadzidła dla Pana. Ci ostatni wyrzekają się zaspokojenia swoich zmysłów, aby doprowadzić do wzrostu wyższą część swego bytu, Stąd rozkwita ona w niebiosach na kobiercach najbliższych tronu króla. I zaprawdę powiadam wam, że oni nie są okaleczeni, to istoty wyposażone w to, czego brakuje większości ludzi, nie są przedmiotem głupiej kpiny, lecz raczej wielkiej czci. Niech pojmie to ten, kto powinien, i niech szanuje, jeśli umie. Apostołowie, którzy mają żony, szepczą Cóż wam jest? dopytuje się Jezus A my, odzywa się Bartłomiej w imieniu wszystkich Nie wiedzieliśmy o tym i poślubiliśmy żony Podobałoby nam się być takimi, jak mówisz Odtąd możecie takimi być Żyjcie we wstrzemięźliwości Widząc w waszych towarzyszkach siostry A będziecie mieć wielką zasługę w oczach Boga ale przyspieszcie kroku, żebyśmy doszli do Pelli przed deszczem.